Zasadniczym celem rozmowy z trenerem Dariuszem Rudzkim, szkoleniowcem zespołu rezerw rekordu, jest zbliżający się sezon w czwartej lidze śląskiej. Debiut biało-zielonych. Natomiast rozpoczniemy od małego quizu historycznego. Od ilu lat funkcjonuje trener zespołu rezerw rekordu? Nie na taki quiz liczyłem, ale no tu muszę strzelać 5 lat. No trochę więcej, bo 9. Dwa spędzone w B-klasie, dwa w A-klasie i 4 w bielsko-tyskiej klasie okręgowej. Na którym miejscu zakończył się debiutancki sezon dla rekordzistów w B-klasie? Nie będę strzelał. Naprawdę ciężko mi powiedzieć, bo jestem mocny z historii nowożytnej klubu. No tak, a tu mamy Jurassic Park. Czwarte miejsce w sezonie 2015-16. Zwyciężyło wówczas KS Międzyrzecze. A rezultat pierwszego meczu o punkty w B-klasie. W Łodygowicach dodam. A, w Łodygowicach. No nie, to będzie po prostu wróżenie z fusów czy strzał ślepakami. Ale jak mogę, 2-3 dla nas. 2-1 wygrali piłkarze Słowiana. No to i tak blisko. A ostatni mecz rekordzistów w czwartej lidze. Jakie to było spotkanie? Remis 1-1. Zwycięstwo pokarnych w meczu barażowym o awans do trzeciej ligi. Doczekaliśmy wreszcie trafnej odpowiedzi. Ilu trenerów prowadziło dotychczas rezerwy rekordu? Dwóch. Trener Szymon Niemczyk i ja. Forma rośnie. Kolejna bardzo dobra odpowiedź. Już przejdziemy do teraźniejszości. Kto według Ciebie przemierzył taką modelową ścieżkę od zespołu juniorskiego przez rezerwy aż do trzeciej ligi na dystansie tych lat, kiedy prowadziłeś rezerwy rekordu? No kilku na pewno chłopaków. Choćby, nie wiem, Tomek Walaszek, Filip Waluś zaczynali jako juniorzy, przechodzili przez zespół, grali, byli wiodącymi postaciami w zespole rezerw po dzień dzisiejszy, gdzie są wiodącymi postaciami, są zawodnikami trzeciej ligi. No, musiałbym też poszukać, ale na pewno znaczna grupa chłopaków, wychowanków z naszej akademii, którzy szli właśnie tą ścieżką. Pozostając przy aktualnościach, czy czasu na przygotowania do tego nadchodzącego sezonu było wystarczająco? Tak. Planując ten okres przygotowawczy ze sztabem, czy trener Woźniakiem, czy trener Skowrońskim, znaliśmy, że to są młode organizmy. One jakby tak szybko się nie rozładowują, jak te starsze, więc uznaliśmy, że damy im troszeczkę więcej czasu i ruszyliśmy. Tak naprawdę od 15 lipca zajęciami zdalnymi, spotkaliśmy się później 19, więc nie jestem przekonany, że ten czas, który był na przygotowanie do tej rundy jesiennej, jest wystarczający. Od lat grywaliście i grywacie sparingi z czwartoligowcami. Zakładam zatem, że wiecie, czego spodziewać się po tym poziomie rozgrywkowym. Wiemy i nie wiemy, bo zdajemy sobie sprawę, że sparing sparingiem, mecz mistrzowski meczem mistrzowskim, więc ciężko to przełożyć na to, co będzie się działo w lidze. Chcielibyśmy, bo w tych meczach z czwartoligowcami wyglądaliśmy nieźle pod względem, w zasadzie pod każdym względem, czy to w fazie bronienia, czy w fazie atakowania. A tak jak mówię, zmaganie ligowe to jest całkiem inne gra. Nie gra o punkty, gra też wiadomo, o pieniądze, o to, żeby się pokazać, o to, żeby skrócić sobie ścieżkę do zespołu trzeciej ligi. Więc po części wiemy, czego się spodziewać, a po części tak naprawdę jest to dla nas zagadka. No i towarzyszyć będzie zapewne presja, bowiem gra toczy się o pierwszych 10 miejsc. To związane jest z reorganizacją rozgrywek czwartoligowych. Nie masz tutaj obaw w tej materii, w tym zakresie? Mam obawy na pewno, bo ta presja na pewno będzie gdzieś tam ciążyła. Ja swoją osobą będę robił wszystko, żeby tą presję odciążać, aczkolwiek też oni się muszą adaptować do warunków takich, których... No, piłka seniorska na tym poziomie czwartej, trzeciej, patrząc wyżej, no to jest presja, stąd też będą musieli sobie dać rady, więc odnośnie właśnie tego znaku zapytania, odnośnie tych meczów w czwartej lidze, to jest dla mnie znak zapytania. Pod względem piłkarskim, organizacji, umiejętności, ja wierzę, że my jesteśmy w stanie się w tej czwartej lidze utrzymać, mimo że zadanie jest bardzo trudne. No, kwestią zagadki jest ten czynnik ludzki, jak oni tak naprawdę zareagują na te zmagania w czwartej lidze w momencie, kiedy będzie szło, jak będzie szło, to się wtedy właśnie muszę martwić, bo przyjdzie moment, w którym ten słabszy moment będzie i tak naprawdę jak będziemy na te słabsze momenty reagować, to będzie kluczowe, ale jestem pełen optymizmu, pracuję z tymi chłopakami jakiś czas i liczę, że
że podołają tej próbie i po prostu osiągniemy cel, który sobie założyliśmy. To jak to będzie z rekordzistami w nadchodzącym sezonie? Wchodzą do ligi z hukiem, wyważając futrynę, czy może po cichutku, od meczu do meczu, punkt po punkciku? No, ja jestem raczej tym trenerem, który raczej po cichutku, wiadomo, po tym ostatnim wywiadzie z Czowicami już o mnie zapowiedziałem, że chcemy wygrać, ale też trener musi wierzyć, jeżeli zawodnicy będą wiedzieli, że trener wierzy, to oni też są pełni tej wiary. Dlatego raczej, jak mówię, abstrahując od tego, co powiedziałem, a odpowiadając na pytanie, że będziemy chcieli robić po cichu swoje. Wiadomo, chcemy się rozwijać, ale no to już jest trochę inne granie. Jest gdzieś tam ciśnienie. Będziemy chcieli z meczu na mecz robić swój plan, swoje małe cele na te mecze i mam nadzieję, że takim podejściem osiągniemy, tak jak powiedziałem wcześniej, ten cel. To skoro już wspomniałeś o czechowickim wątku, w najbliższą sobotę podejmujemy drużynę MRKS-u, czyli powtórka z rozrywki z meczu pucharowego. Czego kibice mogą spodziewać się po tym starciu? Na pewno emocji, bo ten ostatni mecz pokazał, że to był mecz pełen emocji. Tak jak mówię, będziemy teraz sprawdzeni w tych warunkach meczowych, ligowych i z niecierpliwością czekamy. Znamy się bardzo dobrze, bo ja znam trenera Kupisa nie tylko z grania w Czechowicach, ale też wcześniej w Pszczynie, więc wiem tak naprawdę o sobie bardzo dużo. Kwestia, myślę, odpowiedniego nastawienia, odpowiedniego planu na mecz. Na pewno kwestie, jak będziemy indywidualnie pod tym względem, przeważą o tym, kto ten mecz wygra. Liczę, że będziemy tak dobrze nakręceni jak ostatnio i oprócz tej dobrej gry dołożymy też cenne punkty.